Dostaliśmy telefon, że na polu u Andrzeja, znajomego, jest potwór na polu. Jedziemy go sfilmować. Z bratem. A później wrócimy tutaj do cięcia tych konarów, znaczy wystających gałęzi na pole. Nad polem. Siemano wszystkim, a wy co, nie chcecie tu być na vlogu? Jak szybko uciekli, dobra. Siemano wszystkim, tu Edi. Jesteśmy z... Czyste pole. Tak, czyste pole, dokładnie, prowadzisz swój kanał. Jesteśmy właśnie u sąsiada, Andrzeja, u którego wykonują właśnie usługę. Nie wiem, coś może... No, zbierania kamieni. Powiedz Andrzej, jak ci się to podoba, bo to? No mamy tutaj pole takie doświadczalne, można powiedzieć, że poligon trochę. Jest tutaj kamienia bardzo dużo. Trochę jest. No mamy tutaj zamiar sadzić ziemniaki. Tutaj ziemniaki już na części pola kiedyś były. Zasadziliśmy, ale były problemy z wykopaniem, ponieważ no i kombajn, i załoga musiała być bardzo liczna. I ziemniaki poobijane, dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na usługę od pana Bartka Czyste Pole. My tutaj sadzimy ziemniaków w granicach 70-80 hektarów. No akurat no, tu w tym roku trafiło na takie pole, że mamy mocno zakamienione. Dlatego no, staramy się, żeby te maszyny zaoszczędzić, czy kombajn ziemniaczany, czy ten, to żeby pozbierać. No, zobaczymy, jaki będzie efekt. No dokładnie, ja też się pewnie załapię, bo u mnie powiem ci, że też jest taka działka 12-hektarowa. To jest to samo, są kamienie po prostu posiane. Ziemniaki czy? Tak, znaczy było pod ziemniaki, teraz na razie nie będzie tak bardzo tam ziemniaków, ale przynajmniej się później będą, więc będę musiał to wyczyścić, więc na pewno się spotkamy jeszcze. O, no dokładnie, tam będzie, można powiedzieć, właśnie wtedy jakiś tam czas, to sobie umówimy się i tak. Słuchaj Bartek, to od razu jak już jesteśmy, to weź coś opowiedz o tej maszynie, bo tam był trochę wiało. Jasne. To tak, maszyna jest polskiej produkcji. Wymyślona została w 2019 roku. My ją mamy też od 19 roku, od listopada. Szerokość zbioru to jest 5,5 metra. Zbiera kamienie od 2,5 cm do pół metra. Tylko, że tak, że tych 2,5 cm kamieni to nie jest jakaś tam skuteczność 100%. Wiadomo, że coś tam zostawi. Który wpadnie, to wpadnie. Dokładnie. Zapotrzebowanie na moc, to tak przydałoby się około 200 koni, najlepiej, bo my mamy 190, no to czasami jak jest jakiś tam piasek, no to ma problemy z podejściem. Ale z tym ciągnikiem widzę, że od początku chyba jeździcie, tak? Tak, od początku, no. I jakoś nie narzeka, nie? Nie. Na początku mieliśmy tam trochę fenda, wynajmowaliśmy, ale to też są różne inne problemy. Lepiej sobie radził?
czy ja wiem, mieliśmy 8.28, tam jest dużo mniejszy silnik. Aha. To też moment miał mniejszy, też miał też problemy. A druga sprawa, że wszędzie nam się ukręcała końcówka wałka. Ta tylna taka sama. O kurczę, to by pomyślał. Chyba się 5 razy ukręciła, także... Walkry to akurat słyną. Walka jest. Co tu jeszcze powiedzieć? Wydajność pracy na polu takim rolnym to jest około hektara na godzinę. Hektar na godzinę. Wiadomo, że zależy to od ilości kamienia tylko i wyłącznie. No dokładnie. Nasza cena jest od godziny. To tak jak kopanie ziemniaków. No, więcej kamienia, tym wolniej jedziesz, tym mniej wykopiesz. Dokładnie. Czasami nam się trafia działka budowlana, gdzie jest, nie wiem, około 40 do 50 na hektarze i robimy to 5 godzin na przykład. Aha. Dlatego czyli... musimy brać od godziny, bo to... Aha, to bardziej od godziny, każde tak? Pole jest inne. Rozumiem. Każde pole jest inne i... A możesz zaradzić, jaka jest kwota od godziny plus dojazd? 46 zł na godzinę 40... pracy. Aha, a dojazd? Plus dojazd, ale plus dojazd, wiadomo. Tak powiem szczerze, rzadko bardzo liczymy. Aha, no to... Bo zazwyczaj ustawiamy klientów tak, że jeździmy w małe odległości. Aha, to dobra informacja dla widzów i no, jakby ktoś tu był chętny na skusić się na takie coś. Także polecamy czyszczenie pól. To jest wiadomo, tak jak już tu mówił Andrzej, jest to oszczędność maszyn, paliwa i wszystkiego. No przede wszystkim u mnie to jest, można powiedzieć, wszyscy widzieli, że im więcej kamieni u mnie było, tym też dłużej kopałem, nie? No, sam po sobie, więc... A kamienie cały czas wychodzą z ziemi, ktoś to wie. To właśnie... Ziemia zamarza i rozmarza. Ile by człowiek nie polatał po tych polach, nie Andrzeju? Ile by nie nazbierał, za rok będzie to samo, a za dwa jeszcze więcej. Ale tutaj mamy, jak mamy sadzić teraz właśnie te ziemniaki, będzie sadził Andrzej. Także jak tutaj ma posadzić ziemniaki, teraz będzie Nie, bezpośrednio pod ziemniaki to ma rację bytu. Uprawa tak, na płytko, później bo tu wybrane już są te kamienie, więc to będzie dużo lepsza praca, sprawniejsza i szybciej będzie powinno być wykopane. Z historii to mogę opowiedzieć, że jak pierwsze pole to wzięliśmy, to jest 4,5 hektara. Tak, przejęliśmy go po PGR-ze od agencji nieruchomości rolnej jeszcze dawniejszej, bo teraz KOWR. Ta ziemia też leżała odłogiem chyba, nie wiem, z 4 lata czy 5. I jak zaczęliśmy ją uprawiać, to było jak u Kargula i u Pawlaka, jak oni kletem, tylko min brakowało chyba, nie? Ale wszystko było, gąsienice, nie gąsienice, a jak zaczęliśmy, zaoraliśmy i pierwszy zbiór, jak ja tu wziąłem ludzi, to było przyczepa czwórka pełna w burtach z hektarem w kamieniu. Także to nie jest, że tu jest pole jakieś zaniedbane, zapomniane i że puściliśmy maszynę, żeby ją tu wykończyć czy coś tam. Pole jest zadbane, co roku jest zbierane i co roku jest taka ilość wychodzi, kamieni. Wychodzą. Właśnie w tym zbieraniu kamieni jest przygotowanie pola. Najlepiej po orce, ewentualnie miętka spulchniona ziemia. Takie kamienie do góry, żeby ten zbiór sprawnie szedł. No tutaj też jest takie doświadczenie, bo też jest jakieś 5 hektarów jest zrobione kokerlingiem na głęboko, na jakieś 24-26 cm podciągnięte te kamienie, a resztę pola jest zostawione w ostrą skibę po orce zimowej i lepiej ten kamień widać teraz po tej orce, bo całą zimę był deszcz na to przewidziany. Białe się porobiło, nie? Ale jak będzie z wydajnością maszyny, z efektywnością zbierania, to też będziemy mieli doświadczenie na przyszłość. No dokładnie, jaką uprawę zastosować. Tak, czy przygotować tą... Na świeżo? Na tego, podciągać tym gruberem, czy bezpośrednio na orkę, to też będziemy mieli jakieś tam doświadczenie. No to później mi przekażesz, powiesz, tak. jak szło lepiej, bo tu jeszcze kawał zostało, widzę, no bo, ale maszyna maszyną, tylko też efekt będzie przy kopaniu ziemniaka. A no właśnie, w sumie racja. Tak. To będzie wtedy, czekają, no. czy będzie po tym gruberze, czy będzie po orce. Bo cztery osoby na kombajnie, czy dwie. Tak. No to także wszyscy się dowiedzą. Będzie ciekawy vlog w miarę, fajny. Także pozdrawiam wszystkich, no przecież dobra, to już kończymy vloga. Także pozdrawiam wszystkich, tutaj Andrzej też pozdrawia wszystkich. I Bartek. No, trzymajcie się. Trzymajcie się.